uwierzył nadajnikiem. Coś tam kańsi gdzieś, pyku. Jakiś góry. Szef. Szyb kopalniany. Kurde, to tak z Marklowic. Muszana. Z Marklowic, tak to słyszeć. Feralny most na autostradzie A1. Jeszcze połowę. O tym moście słyszy cała Polska. Miało być gotowe na euro, ale euro za niecałe 2 tygodnie, czyli nie będzie gotowe. Jastrzębie Moszczenica, kiedyś tu jeździły pociągi. Jastrzębie Trójmoszczenica, a kiedyś pisało Moszczenica Śląsko. Bo to była osobna wieś, nie należało do Jastrzębia. Dawno stacja kolejowa. Łąka jest w Czechach, a domy są w Polsce. To są pozostałości po płocie. A my są w Rupta, znaczy się teraz już w Pierstnej. Ruptawa jest tu, o! Nie, Ruptawa. Nie? Moszczenica, Piast. Moszczenica, no. Taki wielki słup tu postawili. Skąd się go przenieśli? By tu zarobił jak pierń na tym. Trzeba się trzymać na baczności, bo nas obserwują pogranicznicy. Podobno kiedyś tam było pobrunowane koło tej granicy i płot. Ale to tam jakaś ta ambona, to nie, to jest w innym miejscu. Są my na końcu świata, ta jest koliba na końcu świata. Tutaj żeś zmienił dętka w przednim kole, bo powietrze zaczęło uciekać. Najprawdopodobniej to jest pozostałość po prusko-austriackiej granicy. No, że teraz to jest granica polsko-czeska. Ale to tam następne brymy to będzie znowu normalne, oryginalne. Ale nic tu takiego nie widać. No ten następny prusko-austriacki to może z drugiej strony będzie. Koniec świata, żeby słupy graniczne filmować. Staro granica Prusy-Austria. My są po stronie chyba Prus.
tego widać, że ten poprzedni słupek, co my filmowali, to jest dalszy ciąg tamtej starej granicy. Tak wygląda to z drugiej strony. Widać wyraźnie o z dwoma kropkami, co oznacza Austreich, czyli Austria. I teraz tak, stoimy od południowej strony i tu od południa były Prusy, co przeczy, bo powinna być Austria. Widać o dwoma kropkami. Tam jakieś góry widać. Jastrzębie. Miasto, które powstało w epoce komunizmu. Zbieranina ludzi z całej Polski. Wszyscy za robotą na kopalnię przyjechali. Koniec wyprawy. Ale były jaja, bo dwa razy złapałem gumę. Najpierw z przodu, potem z tyłu. 12 lat jeżdżę na tym rowerze, jeszcze czegoś takiego nie było. Ale było fajnie.